Hej, ja jestem Ernest i witam was w bazie! Dzisiaj spełnimy takie moje mini marzenie, coś co zaplanowałem już dawno, zanim się tutaj wprowadziłem, ale to zobaczycie za chwilę. Ogólnie mamy ten sam problem co zawsze, dlatego że Piotrek nadal nie wstał. Okej, ludzie, dzisiaj zbudzimy Piotrka śniegiem. Chodźmy, może jest jeszcze trochę. Co za piękny dzień, trzeba teraz zebrać tylko trochę śniegu. Co za sztos mordy! Patrzcie, ile tego mamy. Patrzcie, tyle starczy na obudzenie zipka Merlina na 100%! Dobra, to wracamy. On ogółem już się budził 3 razy, ale on ma tak zawsze. Póki go nie obudzi się raz, a tak naprawdę porządnie, to on nie jest w stanie wstać. Tylko otwiera oczy, mówi... takie niezrozumiałe słowa? Więc teraz... Zipek, wstawaj mordo! Elo! Ej, nie rzucaj, nie rzucaj! Elo mordy, jesteśmy właśnie w Leroy Merlin. No w zipku Merlinie. I jesteśmy tutaj, aby znaleźć rosiczki. Nie wiem, czy mówiłem wam. Nie, jeszcze nie mówiłem w tym vlogu, ale właśnie je będziemy szukać. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Obczajcie to. Ja kupię sobie taką z paszczą, będę wsadzał do niej paluchy. A tutaj jest specjalny kaktusik dla Karola, dlatego że on mówił, że najbardziej lubi kaktusy, które mają taki kształt właśnie, więc mu kupimy takiego, nie? Chyba się ucieszy chłopak. Piotrek chce sobie kupić drzewko bonsai. Serio to zrobisz, stary? No. Za 200 chce sobie kupić drzewko bonsai, będziesz musiał o nie dbać, stary. Będę dbał o swoje własne dziecko. Mówię ci. Ogólnie, jeżeli ktoś rozkminia, co to są za okulary, to są spektakulsy. Na nich będę nagrywał Snapchata, gdzie nazywam się Tricus, możecie wbijać. Snapchat Tricus, Instagram Tricus. Fajnie, gdybyście mnie tam dodali, zaobserwowali i są tam naprawdę sztosowe rzeczy. Wcześniej wybrałem tą doniczkę, ale znalazłem tutaj coś dużo, dużo lepszego. Po co mi taka doniczka za 18 zł, jak mogę mieć taką za 40 zł? Patrzcie. Patrzcie, jaki to ma ciekawy kształt. Wcześniej nigdy nie widziałem takich doniczek jak tutaj. Ogólnie to jest nawet zamykane i otwierane, stary, więc odkładamy tą i bierzemy tą. Wymiana. Mordo. Co ty robisz? Przewieź mnie, stary, please. Co ty robisz, stary? Przewieź mnie. O, sztosie. Tak mogę zwiedzać sklep. Znaleźliśmy kolejny dział z doniczkami. Piotrek, pokaż im. Zastanawiam się jeszcze nad taką. Jaka kozacka, patrzcie. Nie? No, taka, to jest sztos. Wiem, wyjmuje się to i ma się doniczkę, a to jest stary jeszcze, chyba do... Jeszcze na taką, patrz jaka figurka fajna. Nie wiem. Dobra, bierzemy, ja bym wziął tą. 3 hours later. Wróciliśmy już z Leroy'a i kupiliśmy naprawdę dużo rzeczy. Fajnie Karol, było. No, ciebie nie było, więc musimy ci pokazać, musimy zrobić haul zakupowy. Ogólnie kupiłem ci prezencik, mordo. Ja biorę roślinkę, która Piotrek mówił, że jest bardzo brzydka. Więc mi się nie podoba. Biorę ja ją dla... biorę ją dla ciebie i możesz sobie wybrać. To jest właśnie duch bazy, duch świąt. Czekaj, bo ja chcę pokazać duch prawdziwej przyjaźni. Sobie drzewko kupiłem. Patrzcie, jakie fajne drzewko bonsai sobie kupiłem. Co to jest to? Czy to papier do tego? Nie. To najważniejsze rzeczy, stary. Zaraz ci pokażemy. Byliśmy w takim dziwnym dziale z doniczkami, strasznie. Cześć, stary, jakie doniczki kupiliśmy? Taka. Czaisz to? Stary, jest otwierana nawet. Możesz zamknąć, że jak nie potrzebuje światła roślinka, to możesz zamknąć tą doniczkę. Ej, rzeczywiście. Patrz. Fajne. Patrz, no. Teraz spokojnie. No fajne jest, bo wierzysz. O, jaka ładna. Widzisz? Na perfekcyjne. Idealnie pasują. No, stary. I oprócz tego wszystkiego, co jeszcze? Co jest? Diabolnie. Stary, widziałem, jak w internecie przeglądasz takie kaktusy często, więc ci kupiłem. Stary. Dziękuję. Masz kaktusik. Ładne doniczka. A ja ci kupiłem to. I to jest doniczka na ten kaktusik. A to nie będzie tak, że ona się spala? Jak ci się podobają nasze zakupy, stary? Są spoko. Jak zmienił zdanie od razu. Od naszych zakupów w bazie dosyć dużo się zmieni. Piotrek także kupił sobie parę fajnych rzeczy. No Piotrek, co kupiłeś? Taką fajną tabliczkę. O, ostry chłopak, spicy, damn. I kupiłem sobie w ogóle dwa plakaty. Tak? Dwa? Czekaj, a co w końcu na nich jest? Ja już nie pamiętam. Kupiłem sobie taką fajną ramkę. A tutaj będą zdjęcia rodzinne. Tak, i już mam
W ogóle czemu? Tak, już je zabrałeś z domu? No. O. Dokładnie tak. No i proszę bardzo, tak się prezentują. Na taśmie przykleisz zdjęcie rodzinne? No. Ale ładne są, byliście u fotografa? No. Ładnie wyszliśmy, nie? No. W ogóle specjalnie się tak ubraliśmy wszyscy w ten sam. Yo, ile ty już masz roślinek? No. Co za... To jest moje drzewko bonsai. Będziesz o nie dbał? Tylko muszę jeszcze ściągnąć najważniejsze rzeczy, czyli cenę. Ale to na razie wykorzystamy to w ten sposób. No, a jeżeli chodzi o tego skurczybyka, to jest Bartuś. To jest Bartuś. Bartuś? Nazwałem go Bartuś, tak. Nie wiem, jak nazwać swoją rosiczkę. Jeżeli macie jakieś sugestie, to piszcie w komentarzach i nazwę po prostu, jak mi się spodoba jakiś komentarz, to tym właśnie imieniem nazwę swoją rosiczkę. Zaraz wam ją pokażę, żebyście mogli lepiej się jej przyjrzeć i przez to dopasować imię do jej osobowości. Patrzcie, wygląda ona tak. Naprawdę ma wiele głów, jest taka... Patrzcie, u... Ale zębiska, widzicie? Wow, Piotrek, postarałeś się. Nie wiem, czy równo w sumie. Jest równo. Dobra, czas teraz na rozpakowanie plakatów. Zobaczycie, jakie sobie fajne plakaciki kupię. Dobra, pierwszy plakat wygląda w ten sposób. Jest to coś. I drugi plakat z bardzo dobrego filmu. Jedna z najbardziej znanych scen. A ty Pulp Fiction w końcu kupiłeś! Tak. Kurde, no, nie jest takie proste. Dobra, wszystko przyczepione. Czas pokazać mój pokój, jak wygląda. Uwaga! Następująco, tutaj troszkę krzywo przyklejałem te, ale kto by tam patrzył? Tutaj mamy małą rodzinkę, śliczną. Tu jest deska. Deska! 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 Witajcie w moim kąciku Majsterkowicza, gdzie będziemy robić wszystkie rzeczy, które mamy do roboty. Dobra, na samym początku chciałem wreszcie zapełnić lukę, która zawsze jest tutaj i mnie bardzo denerwuje. Po to właśnie kupiłem, oj, takie coś, patrzcie. To jest idealny opis moich vlogów. Finest of the fine, najlepsze z najlepszych, jest akcja, komedia, dramat, horror. Wszystko znajdziecie na tym kanale, więc zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i bądźmy wszyscy sztosami. Kupiliśmy najmocniejszą taśmę świata, żeby wszystko, co przylepimy, się bardzo dobrze trzymało. Dobra, zróbmy w takim razie cztery uchwyty prawilności. Jest prosto? Mordo. Jest prościutko! To pierwszą sprawę mamy za sobą. Dobra, kolejna sprawa to jest deska. Brakuje trochę czasem przyjaciół nam w bazie. Z tego powodu właśnie zakupiliśmy deskę. Kto wie, w jakiej kreskówce była deska, niech pisze w komentarzu. Dobra, jak wyglądała deska, stary? Sorry, ale musimy zrobić dokładnie taką? Możemy zrobić naszej wersji? Deseczka, nasz nowy przyjaciel. Wydaliśmy na to parę dych. Wiesz co? Jesteś durni, no. Ej, powiesz jeszcze tu. Ej, no w sumie. Będziesz tos. No. Stary, ona będzie wykorzystana, ale tego dowiecie się nie w tym odcinku, tylko w którymś następnym vlogu. Ona będzie wykorzystana. Piotrek nawet jeszcze nie wie, o co mi chodzi. Ale jeżeli chcecie się dowiedzieć, to zostawcie subskrypcję, bo wtedy nie ominiecie żadnego filmiku. Dobra, przykleję ją tylko na dwie taśmy, żeby właśnie nie przykleiła się za mocno. Sztos! Sorry, bardzo mnie rozbawiło, że przykleiłem deskę do ściany. Okej, dobra, teraz kolejna rzecz. Musimy... Ktoś słabo wyważył tą doniczkę i ta pokrywka bardzo przeszkadza, więc trzeba będzie się jej pozbyć. Niezbyt mądra osoba robiła na pewno tą doniczkę. Dobra, to teraz musimy wsadzić naszą roślinkę. Przesyp to po prostu. Dobra.
Teraz przesadzamy naszą bezimienną roślinkę. Mam nadzieję, że nadacie jej fajne imię, które mi się spodoba. No Piotrka nazywa się Bartuś, moja jeszcze nie ma imienia. To co, przytnę tak to może. Dobra. Teraz trzeba otworzyć doniczkę. Okej. Co? No właśnie. O kurde. No właśnie. O kurde. No właśnie, no właśnie. Nie. O kurde. Mordo, 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 mordo. Nie, git jest, git raczej, jest. Nie, nie jest git. O kurde. Przysypałem ją, co? O nie. No, mówię. A ona to przeżyje? Przeżyje, przeżyje, mordo. Myślisz? Tak, jasne, że tak. Tylko trzeba by ją wkopać. Dawaj więcej ziemi, stary. Szybko, szybko. No, to walczymy o życie. Stary, musi... Okej, okay, dobra, dobra. Oby przeżyła, proszę. Głupio mi będzie. Nie no, wydaje mi się, że nic się nie stanie. No w sensie czemu miałoby się stać właściwie? Nie porwaliśmy jej. Myślę, że ten, że sobie poszła spać po prostu. Przyznaję trochę kiepsko, że ona się nawpieprzała tej ziemi. Ale myślisz, że ona jest na tyle inteligentna, że się otworzy? Na pewno, no. To tyle z naszego kącika majsterkowicza i także tyle z tego vloga. Co to jest? Zapomniałem o tym. I to by było na tyle, ludzie. Na razie!